Inspiracją do napisania tego tekstu były moje przygody przedszkolne związane z życiem moich córek. Kiedy odprowadzałem je codziennie, właściwie zastanawiałem się, gdzie jestem. Tam się dzieje tyle zaskakujących zdarzeń, że pomyślałem, że to jest świetna okazja, żeby wziąć na warsztat właśnie przedszkole. Tutaj tworzymy epokę, która jest taką wersją bardzo wymyśloną w sumie epoki. Znaczy, korzystamy z prawdziwych rzeczy, natomiast bardzo ją stylizujemy. Chcemy, żeby to było wspomnienie dziecka o najpiękniejszym czasie życia, więc chcemy, żeby to wspomnienie było barwne i radosne. Poza tym jest to w sumie komedia, więc też jakby nadaje to pewnego rodzaju ton kostiumom. Może to różni ten film od, powiedzmy, przeciętnego filmu, który byśmy robili o tym roku, że mocno tą epoką się bawimy i robimy tak, żeby po prostu była na pograniczu prawdy i komiksu w sumie. Uwaga, ujęcie. Marcin napisał rzeczywiście bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo scenariusz, ale też jest osobą otwartą na nowe pomysły. I na pewno chyba tak szukamy takich rozwiązań może nie wprost, no to znaczy, żeby, ponieważ w dużym stopniu jednak film opowiada trochę z perspektywy, narracją jest jakby czyjaś pamięć głównego bohatera, więc to też ma w sobie takie prawo do subiektywizacji tego. A tym bardziej, że wracamy się do takich czasów wczesnego dzieciństwa, gdzie to prawdziwe wydarzenie miesza się też z pewnym wspomnieniem, czyli pewną projekcją na temat tego, co było, czyli fantazją, wyobraźnią. Każdy reżyser chyba marzy, żeby skorzystać z cudzego, bardzo dobrego tekstu. Natomiast no, chyba wszyscy dobrze wiemy, że nie jest najlepiej ze scenariuszami. I w związku z tym jest tak, że za to towarzystwo muszę ja sobie sam wystarczać. Pół roku pracy nad scenariuszem było dla mnie bardzo ciekawym okresem. No, przede wszystkim okresem odreagowania dramatyzmu obławy. Z drugiej strony próbą odnalezienia się w innej konwencji, co jest dla mnie szalenie odświeżające, bo w tym wypadku mamy do czynienia z tragikomedią. No to wymaga zupełnie innego rodzaju pracy, innego charakteru pisma właściwie całej ekipy. Od aktorów począwszy, poprzez zdjęcia, scenografię, kostiumy, tu wszystko służy opowieści, która no, ma w głównej mierze wywoływać jednak u widowni śmiech. Bo uważam, że lekarstwem na naszą przeszłość i na problemy związane jest przede wszystkim dystans, ironia, przymrużenie oka, a czasem po prostu zdrowy, solidny śmiech. Bardzo trudno jest rozśmieszyć widza w kinie w sposób smaczny. Chcielibyśmy, żeby to tak, żeby te sceny tutaj smutne, tragiczne mieszały się też z tymi, które spowodują jakiś uśmiech u widzów. I myślę, że oczywiście to ma kluczowy wpływ na to, jak inscenizujemy, jak stawiamy kamerę, no bo żeby opowiedzieć żart, no to jest właśnie jakby czasem język skrótu, nie tylko słownego, ale też wizualnego, właśnie obrazowego. Tutaj w tym filmie robimy zabieg taki, który polega na tym, że jakby kontynuujemy kostiumy głównych bohaterów niezmiennie, właściwie prawie niezmiennie przez cały film, żeby zadziałać tak, żeby zadziałać na wyobraźnię widza w sposób właśnie taki, żeby nie zwracali trochę uwagi na te kostiumy, że jak się raz pojawią, no to one już są. A w związku z tym, że zmienia się nasz główny bohater, to tak naprawdę powtarzamy ten sam kostium w różnych rozmiarach. No moje inspiracje do tego filmu to są zdjęcia z lat 70. oryginalne, ale głównie ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że tamta epoka była jakby, przede wszystkim była kolorowo fotografowana, o wiele częściej niż Polska.
A oprócz tego właśnie ze względu na to, że chcieliśmy, żeby to była luksusowa wersja epoki, luksusowa może głupie słowo, ale chodziło mi o to, żeby to miało taki sznyt hollywoodzki, to dlatego korzystaliśmy ze zdjęć amerykańskich, filmów z lat 70. amerykańskich, zdjęcia naszych rodziców, bo wiadomo, że to było coś, co chcieliśmy jakby utrzymać, czyli ten sentyment, który my mamy, patrząc na te zdjęcia i co z nich przemycamy do rzeczywistości, co do dzisiaj chcemy oglądać na nich, czy to, co pamiętamy. Historia rozgrywa się w kilku planach czasowych, współcześnie, po czym cofamy się wstecz, do okresu dzieciństwa głównego bohatera. To było nieodzowne, żeby pokazać wszystko w sposób dosłowny, żeby tę przeszłość wywołać nie tylko słowem, ale obrazem, żeby pokazać, jak było. A było barwnie, wesoło, było tak różnorodnie emocjonalnie w dzieciństwie mojego bohatera, bo miał on wyjątkowo oryginalnych rodziców. No i tutaj właśnie korzystam z pomocy świetnych aktorów. Agaty Kuleszy, Adama Woronowicza, którzy kreują postaci rodziców głównego bohatera. Czekaj! Ja sprawdź, czy dobrze wieje, bo potem z tą kamerę zniwa. Bardzo dobry scenariusz, bardzo mi się podobał. Później się okazało, że mam takich wspaniałych kolegów jak Adaś Woronowicz, Łukasz Simlat, pani Krystyna Janda, Darek Chojnacki, mała India Dudek, więc towarzystwo wspaniałe. No i oczywiście osoba Marcina, którego wcześniej nie znałam, ale którego wizytówką dla mnie była Obława, czyli dobry film, który mi się bardzo podobał. Nie przyjmuję roli tylko dlatego, że jest bezpieczna. Lubię niebezpieczne rzeczy i lubię wyzwania. I uważam, że zaproszenie mnie do tego projektu, gdzie mam zagrać dość liryczną osobę, ciepłą i łagodną, jest dla mnie czymś tak naprawdę nowym, bo z reguły gram smutne, dramatyczne role. No, staram się znaleźć tę osobę, uwiarygodnić ją i zrobić z nią coś takiego, żeby widz uwierzył w to, że taka osoba mogła istnieć. Tutaj sytuacja jest o tyle trudna, a może i łatwa, że cały scenariusz ma budowę dosyć patchworkową. Są czasami krótkie ujęcia i tak naprawdę bardzo dużo zależy od montażu i od Marcina, który powsadza różne te zdarzenia w kontekst. To jest już jego praca, a moim zadaniem jest dostarczyć mu jak najlepszy materiał montażowy. W pewnym momencie dla głównego bohatera ten tata staje się jakimś takim trudnym do uniesienia. Natomiast ojciec jako postać nie ma tej świadomości. Żyje z dnia na dzień i raczej nie ma w nim jakiejś takiej szczególnej uwagi czy jakiegoś pochylenia się nad dzieckiem. Chociaż stara się tak jak może okazać mu swoją jakby uczucie, ale wychodzi jak wychodzi. Myślę, że ten temat mimo wszystko jest jakoś w miarę lekko tutaj prowadzony przez Marcina. Dlatego nie mam wrażenia, że tutaj rozgrywa się jakaś psychodrama na naszych oczach. Wręcz odwrotnie, ten temat jest pokazany lekko w tle, z lekkim przymrużeniem oka. 13-19. To jest scenariusz, który po pierwsze mi się spodobał, wydał mi się oryginalny. Rola troszeczkę podobna do mojej roli w Rewersie, nie mniej. Wydaje mi się, że ma funkcję taką, żeby opowiedzieć to wychowanie, znaczy ten żart, te zabawy, te refleksje na temat wychowania. Reżyser prosił mnie, żeby to była postać kategoryczna. Takie robimy jakby w stroju, w sposobie bycia, takie aluzje do kogoś, kto być może brał udział w powstaniu. Taki troszkę wojskowy sznyt, pewnego rodzaju bezwzględność, jeśli chodzi o dyscyplinę. Pojawiam się na krótko, kilka razy tylko i musi to być wyraziste w jedną stronę. To jest taka typowa postać, jak z rysunkowego troszkę filmu. No i staram się to zagrać.
To już drugi film, w którym pracuję z Marcinem i praktycznie przez cały film jestem pijany. No. Ja mam tą przewagę, że sobie przeczytałem scenariusz, a teraz przyjeżdżam i oglądam te postacie na żywo. I to jest coś nieprawdopodobnego. Ja widzę swojego ojca, ja widzę swoją matkę, babkę, widzę swoich dziadków. To jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobna siła tamtych czasów, która mnie bardzo, bardzo tak uderzyła. Bardzo to jest piękne. Teraz mam akurat scenę z taką Indią, z malutką, 3-letnią dziewczynką. Ale muszę powiedzieć, że ja nie wierzyłem, że 3-letnie dziecko może tak być często posłuszne i tak być naturalne i słyszeć te wszystkie uwagi. Bo ja czasem mi się wydaje, że jako dojrzały aktor czasem nie potrafię zrozumieć czegoś albo nie potrafię wykonać, a tu po prostu ogromna prostota. Aczkolwiek jest jeszcze taki moment, kiedy pojawiają się zwierzątka, to wtedy już nawet i dzieci przestają istnieć. Więc też takie przygody tu były z chomikiem. Uniknęliśmy odtworzenia takiego szarego PRL-u, nie to chcieliśmy i w związku z tym, mimo że on nigdy taki nie był, tylko niestety tak był fotografowany i w związku z tym aktorzy przez to, że mają na sobie właśnie i kolor i mówię, i taką komediową, bardziej wyraźną wersję kostiumów, to daje im to dużo takiej swobody i nie wiem, jakiegoś taki dodatkowy element, który pomaga im, myślę, energetycznie nawet wdrożyć się w formę tego filmu. No, naprawdę widzę, że sprawiło mi to ogromną radość i dało dużo siły. Z tego jestem najbardziej chyba szczęśliwa. 887. Wymyśliliśmy sobie film, który robimy w takiej technice cinemaskopu, czyli z anamorfotycznymi obiektywami, które widzą bardzo szeroko. Więc to zawsze jest naginanie się w pokątach wszystkich możliwych, zyskiwanie każdego centymetra, żeby się to jakoś tam zmieścić z tą kamerą. No jest to trudność, ale tak jak mówię, no, jest ta masa jakby w życiu operatora, w takim planowym, niedogodności i chyba jakby sztuką jest jakby to, żeby z nich uczynić czasami walor, jakoś je okiełznać, bo to w końcu jest przecież tylko narzędzie do osiągnięcia takiego, a nie innego celu, którym jest, mam nadzieję, dobry film. Producentem jest Scorpion Artem, czyli Małgosia Jurczak, Krzysztof Grędziński, moi partnerzy z Obławy. Uwierzyli w ten pomysł, uwierzyli we mnie. Stwierdzili, że ta zmiana stylu może być pretekstem do opowiedzenia czegoś, myślę, tak solidnie zawodowego, że nie preparujemy jakiegoś żartu, nie robimy prowokacji, tylko staramy się zrobić solidne, warsztatowo kino. Ja osobiście mam wrażenie, że dla szerokiego widza. Ja bym to nazwał tak, film z klasą. To bardziej, nie chciałbym nazywać, czy to jest komedia, czy to jest dramat, czy to jest tragifarsa. To jest film z klasą. O.